Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj Państwu chciałem opowiedzieć o buldogu Jacka Kurskiego. To taka metafora. Sam Jacek Kurski bywał nazywany buldogiem braci Kaczyńskich buldogiem Jarosława Kaczyńskiego. Takim właśnie psem, tutaj człowiekiem do zadań specjalnych, takim właśnie, który gryzie, który szarpie, który wykonuje robotę, której nikt inny nie chce się podjąć. Na przykład bezprzykładnie atakuje kandydata drugiej strony w kluczowych dniach kampanii, naraża się na oficjalne potępienie, oczywiście później wraca w glorii chwały jako ten, który wypełniał swoją misję. Jacek Kurski, kiedy w 2016 roku obejmował urząd prezesa TVP, nie kontrolował tej struktury całkowicie, tak jak to robi dzisiaj. No, poszukiwał ludzi, nie miał swoich dziennikarzy. Jarosława Olechowskiego, bo o nim jest dzisiejszy film, na Jarosława Olechowskiego postawił na początku 2018 roku, kiedy zdymisjonował poprzedniego szefa, dyrektora telewizyjnej agencji informacyjnej. Tutaj krótkie wprowadzenie. Telewizyjna agencja informacyjna jest to taki byt podlegający bezpośrednio zarządowi TVP, to zwykle właśnie Prezesowi. Czyli to jest taka czapa nad programami informacyjnymi, czyli dyrektor taju jest w randze redaktora naczelnego odpowiadającego za wiadomości, TeleExpress, Panoramę i za TVP Info. I oprócz tego. No, po prostu nadzoruje wszystkie produkcje informacyjne. To jest olbrzymia władza. Wiem coś na ten temat, ponieważ sam byłem dyrektorem TAJU w 2009 roku. I to jest władza, która w momencie, w którym prezes TWP nie kontroluje w 100% dyrektora TAJU, nie jest on w 100% do niego lojalny, zaczyna mieć kłopoty. Takie na przykład właśnie kłopoty miał z poprzednikiem Jarosława Olechowskiego na tym stanowisku, Jacek Kurski, ponieważ Klaudiusz Pobudzin uważał, że jest godzien zastąpić Jacka Kurskiego na stanowisku prezesa i tam organizował jakieś próby przewrotu, pozyskiwał stronników. W pewnym momencie jednak no, zdecydowanie nie docenił Jacka Kurskiego, który urządził mu jakoś taką noc długich noży i Pozbył się jego jego stronników w staju. Właśnie postawił wtedy na Jarosława Olechowskiego. Olechowski jest to dziennikarz w przeciwieństwie do większości tępych propagandzistów PiS, jak na przykład Pereira. To jest dziennikarz z jakimś tam solidnym doświadczeniem i dorobkiem, który funkcjonował na rynku, nigdy nie błyszczał, wbrew temu, co twierdzono o nim, nigdy też nie epatował poglądami. Wiem to dokładnie, Dlatego, że pamiętam jego relacje ze mną i z ekipą, która rządziła TVP. To był facet, który, którego byśmy określili mianem oportunisty, czyli kogoś, kto stara się po prostu ustawić tam, skąd wieje wiatr. Ja, kiedy on został dyrektorem TAIU, rozbawiłem się, że kiedy PiS będą odwoływać, to Jarkowi Olechowskiemu będzie się wydawało, że on się jest w stanie dogadać z następcami. I będzie mu się wydawało, że ma czym negocjować. Dla niego, podobnie jak dla większości tych twarzy propagandy, rządy PiS to są czasy ogromnych zarobków. To znowu nie są dokładnie znane kwoty. Powiem w ten sposób: za moich czasów dyrektor Taju zarabiał 24 tysiące brutto. Dzisiaj ta kwota, moim zdaniem, z tego co ja rozmawiałem z ludźmi w granicach Ee, że tak powiem, bo w grę wchodzi nie tylko pensja, ale również jakieś ró przeróżne dodatki potworzył możliwości dorabiania. Jacek Kurski to jest kompletnie nietransparentny i w ogóle no, nie, jest, nie odpowiadają na pytania zasłaniając się tajemnicą, mimo że są jednostką no, finansowaną z budżetu państwa, no grube o miliardy złotych, które idą tam rocznie ponad 2 miliardy, no to o tym wszyscy słyszeli. No oczywiście nie odpowiadają. No, w każdym razie moje rozmówcy szacują dzisiaj zarobki Jarosława Lechowskiego na około 50 tysięcy złotych miesięcznie. Oprócz tego jeszcze w listopadzie na przykład ubiegłego roku odebrał... To był, nie, przepraszam, to, to był listopad 2020 roku, czyli Ponad rok temu odebrał e, tytuł i nagrodę jakąś e, za e, jakoś tam 100 tysięcy złotych nagrody. No więc jest to dla niego po prostu e, okazja do zarobienia pieniędzy największych w życiu, a takich pieniędzy na rynku na, jako pracownik najemny nigdzie się nie zarabia, no, szczególnie że głównym atutem Jarosława Olechowskiego, podobnie jak e, innych propagandistów PiS, jest po prostu brak skrupułów w zwalczaniu opozycji. Bo to jest tak naprawdę te pieniądze, które oni biorą dzisiaj, te ogromne pieniądze, które oni biorą za pośrednictwem właśnie telewizji publicznej, mediów publicznych, bo to oni zwykle jeszcze pracują, w, łączą pracę z TVP, w pracę, z pracą w Polskim Radiu, z pracą w jakichś innych tam jeszcze mediach, na przykład tych zakupionych przez Orlen, to zresztą nie bierze się stąd, żeby tylko i wyłącznie dać im okazję do zarobku, ale też ze szczupłości kadrowej PiSu, dlatego że dla ludzi, którzy cenią sobie własne imię i nazwisko, e, żerowanie tej władzy i żerowanie tego, co ona robi własną twarzą, własnym nazwiskiem, no, nie ma ceny. No, dzisiaj, drodzy Państwo, kiedy ta władza się chwieje, tych chętnych, nowych, e, którzy mają jakiś dorobek i mają jakieś nazwisko i chcą... Je zainwestować, jest coraz mniej, a tych, którzy byliby gotowi, no to oni z kolei nic z sobą nie znaczą, są nawet dosyć tani w obsłudze. To znaczy, za samo prawo wpuszczenia na antenę i głoszenia jakichś tam komunikatów, pokazywania swojej twarzy, są gotowi recytować i to, co im się mówi. Jarosław Olechowski właśnie dał się poznać dla Jacka Kurskiego jako taki człowiek, który przyjmie każde zlecenie, czyli Wysyłał tam, to opowiadał były pracownik telewizji publicznej w swojej książce, Mariusz Kowalewski, że to w grę wchodziło na przykład wysyłanie dronów nad dom Tomasza Lisa, żeby coś tam nagrać. To miała być jakaś tam zemsta za artykuły Newsweeka na temat Jacka Kurskiego. Ja, Jarosław Olechowski też Komunikował dziennikarzom na przykład pewne określone informacje, na przykład temu wspomnianemu Kowalewskiemu przekazywał informację, że no, musi odejść, ponieważ y, naraził się, y, jest ciśnienie na to ze strony służb PiS. Taka osoba pełni rolę przekaźnika nie tylko części propagandowych, nie tylko ataku na opozycję, ale także... Wspólnika w działaniach przestępczych. Właśnie z opisanej książki Kowalewskiego wyłania się taki obraz. On przy okazji opisywania działań TVP przeciwko senatorowi Stanisławowi Gawłowskiemu, którego w 2018 roku zatrzymano i aresztowano ze zgodą Sejmu, wówczas był posłem. To informacje na jego temat. I o tym, że o 6 rano będzie realizacja, trafiły do TVP dzień przed realizacją. I materiał już przygotowano, przygotowywano tak, żeby w momencie, w którym tam będą funkcjonariusze o 6 nad ranem, żeby już było, że tak powiem, na bieżąco relacja, żeby już wszystko było przygotowane, żeby teksty się mogły ukazywać. No oczywiście ten, kto, kto przed realizacją, przed tego wydaje tego typu. do mm, Informacje, no, to, to to popełnia klasyczne przestępstwo przekroczenia uprawnień, natomiast no, motywacja jest pokazana, że m, działania medialne miały służyć w zamyśle m, twórców tego systemu, no, przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego, ale też i jego pomagierów, Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, jako wzmocnienie wątłych argumentów prawnych. To znaczy, ponieważ e, służby i prokuratora PiS nie dysponują Dowodami przeciwko tym, których chcą posyłać za kratki, no to starają się wytworzyć medialną nagonkę, żeby uzyskać po prostu ten efekt. I szef takiego, tych wszystkich platform informacyjnych, jakim jest właśnie Jarosław Olechowski, musi być człowiekiem, który nie będzie miał żadnych skrupułów do tego, żeby to wszystko emitować. Co ciekawe, on jeszcze wykazuje się naprawdę dosyć dużą odpornością psychiczną, taką można powiedzieć, hipokryzją do, 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 do tego, no bo wchodzi, próbuje wchodzić w jakieś dyskursy internetowe, opowiadać, pozować na to, że jest jakimś niezależnym dziennikarzem, że pracuje dla widzów. No po prostu stara się mówić te kłamstwa, dlatego że oni tam dosyć dobrze sobie to kalkulują, że dla swojego elektoratu, dla lektoratu popierającego Prawo i Sprawiedliwość, Słyszenie kłamstw tego typu łagodzi dysonans poznawczy. Dysonans poznawczy to jest, drodzy Państwo, coś takiego, co każe nam usprawiedliwiać własne świństwa. To znaczy, to kiedyś była taka anegdota mówiąca o tym, że na samym początku rządów PiS mówił, że przekazywał, jak to odniósł wielki sukces, bo wystarczy nie kraść, a w końcówce tych rządów zaczyna się pojawiać hasło, że może i kradną, ale się dzielą. Czyli co prawda, może i są złodziejami, może i ten, no, ale przynajmniej dzielą się z ludem, dzielą się z elektoratem. To jest takie, drodzy Państwo, właśnie takie usprawiedliwianie, że no, w sumie to może my robimy rzeczy nieetyczne, ale w sumie nasi poprzednicy też robili rzeczy nieetyczne. To jest właśnie to się nazywa redukcja dysonansu poznawczego, czyli staramy się e, prezentować nasze rządy takie, że my tak naprawdę nie robimy niczego nagannego. To takim żarcikiem też już. Było na przykład stwierdzenie Jarosława Kaczyńskiego o tym, że nie sądzi, aby rządy jego w TVOP inaczej niż poprzednich ekip. Drodzy Państwo, Jarosław Kaczyński uczynił z TVP taką kasę za pomową pożyczkową dla wszystkich wiernych, którzy się chcieliby sprawdzić w mediach. Po prostu z tej kasy płaci się po prostu ludziom horrendalne pieniądze. Za to i to ludziom takim, którzy no nie mają jakichś wielkich kwalifikacji medialnych, którym głównym, podkreślę jeszcze raz, głównym kwalifikacją medialną Jarosława Olechowskiego jest to, że dał swoje imię, nazwisko i twarz po prostu ordynarnej, chamskiej, prorządowej propagandzie. I że, że tak powiem, godzi się na to, że na całej jego przyszłej karierze zawodowej jeżeli takowa kiedykolwiek jeszcze w mediach będzie po upadku rządu PiSu, no, będzie ciążyło to, że to był po prostu szef, pro, mi, szef propagandy pisowskiej w TVP od 2018 roku. Właśnie ten buldog e, Kurskiego jest mu właśnie na tyle użyteczny, że do, do, dowiódł tego, że wykona na jego... Każde zlecenie. Tu, drodzy Państwo, żeby zostać zaufanym dziecko kurskiego, to jest trochę tak, jak kiedyś chciało się należeć do mafii, to trzeba było pójść, zanim mafia przyjmowała kogokolwiek, to dawała mu spływy i kazała kogoś zabić. Dlaczego? Dlatego, że nikt, kto popełnił morderstwo, nie mógł być następnie świadkiem koronnym, czyli zaznawać przeciwko innym ludziom, dlatego, że jako ten, który sam był mordercą, nie podlegał złagodzeniu kary. Dlatego właśnie to był sposób, żeby znaleźć się. W mafii. W mafii medialnej, pisowskiej, żeby się znaleźć, trzeba po prostu wykonać no, ogromne świństwa, opublikować mnóstwo nieprawdy, po prostu kłamać, po prostu skompromitować się w taki sposób, żeby Twoi przełożeni byli święcie przekonani, że nie masz możliwości ich zdradzenia. Stąd zresztą, to zresztą taka dosyć powszechna przypadłość w TVP, że Jacek Kurski jest po prostu święcie przekonany o tym, że nikt kogo zatrudnia nie jest w stanie wystąpić przeciwko niemu, no bo na niego samego są kompromitujące kwity. Tyle jeżeli chodzi o buldoga Kurskiego, Jacka Olechows Jarosława Olechowskiego, dyrektora telewizyjnej agencji informacyjnej. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to proszę o subskrypcję kanału, łapkę do góry. I zapraszam na portal wisi24.pl, którego jestem redaktorem naczelnym, tam więcej informacji.